Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwartek, jadę do stajni. Jeszcze tylko się ogarnę, w sensie ubiorę i to wszystko. No i co? Cieszę się, że jesteś tu i teraz w tym momencie ze mną. Mam nadzieję, że zostawisz ślad po sobie. Gdzieś tam na dole raczej. No i dzisiaj mam zamiar pokazać Wam kucyka. Kucyka, który przyjechał do nas... jakoś w kwietniu, jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. Wiecie, ja już stracę orientację w czasie ogólnie, więc ja zakładam buciory i będziemy się zbierać. Zobaczycie młodą, a później mniej więcej Wam opowiem o niej co nieco. Mamy do 2000 subskrypcji na moim kanale, więc jeżeli tutaj jesteś, jeszcze nie obserwujesz, to bardzo proszę zrób to tam na dole, żeby przycisk był szary, a nie czerwony, bo czerwony to jest... no, kolor taki, no taki, bym powiedziała, że coś jest nie halo, prawda? Patrzę na statystyki w moich filmach, to 90% praktycznie oglądających wcale mnie nie subskrybuje i to jest bardzo dziwne, bo ogólnie no, tych subskrypcji mam, jakby przeliczyć tak całkiem w porównaniu do tego, ile mam faktycznie wyświetleń. No i tak jestem w szoku, że w sumie i tak większość to są, nie są moi obserwujący, tylko osoby, które lecą ze mną w kulki. Czyli jadymy. Tylko nie wiem, czy na pewno wszystko wzięłam, chyba ładowarkę, to nie wiem. Zawsze tak mam, jak wychodzę z domu. Czy wy też tak macie? Że cały czas mam wrażenie, że czegoś nie wzięłam, czegoś zapomniałam. To już jest standardzik, ale jak tak patrzę powierzchownie, to chyba... wzięłam wszystko, co mi potrzeba, ale mam bałagan. No, tak to jest. Tak to jest, moi drodzy. Wolę sprzątać u koni niż w domu. Jedziemy. Dobra, tu jest młody z mamusią. Gdzie jest? Aha, dobra, jej nie widziałam, trzeba je zabrać. Nie, trzeba je zabrać, bo najedzą się trawy i będzie. Dzień dobry. Cześć, kochanie, wiem, że to nie filmik dzisiaj o tobie, ale no musisz to być, no musisz. A ty co się denerwujesz, co? No już, przestań. Młody, będziesz pił mleczko. A Miko już w boksie. Ale żeś jest brudny. Koniu, no to jest katastrofa. No dlaczego ty jesteś taki biały, co? No. Dobra, idziemy po resztę. Bo jak widzicie, przepraszam, że wy musicie na to patrzeć, ale pokazuję, jak jest z końmi generalnie. Tego nie widać wcale. Tam jest drzewo przewalone już przez konie. Deski połamane. Takiego krzyżaka sobie po prostu chciały zrobić, widzę. Beczka przewrócona, no i generalnie to jest nasza codzienność jakby. Ja przez to przejdę, czy się zahaczę? O kurde, blisko było. Dobra. I idziemy. Tu jeden kucyk, tam jeden kucyk i Jurek. Super. Cudownie. No i górna deska tutaj, jak widzicie, też poszła. Zapomnienie. Była sobie kiedyś. Jeju. A największym łobuziakiem to jest Amigo. O, biegnie. Zobaczyła, że ktoś po nią przyszedł. Ale są grzeczne, mimo wszystko ładnie przychodzą. O, tam jeszcze sarenka, ale jej nie widać. Dzień dobry. Potelaj. Cześć, kucynka. Ale żeś ładnie schudła już troszkę. To jest kucynka, chodź no do mnie, chodź. Wróć. No chodź. No chodź, dlaczego taka jesteś? No co ty? Dzień dobry, kochani. Stój. No, to jest Ravenka. Raven, tak żeśmy ją nazwali. Co mam wam mogę nie powiedzieć? No, miała taki lekki ochwacik wcześniej. Była bardzo gruba. Ale teraz już jest w miarę okej. Z tego co widzę, jest trochę lepiej. Bo dostaje samosianku, nie dostaje jej owsa już jak wcześniej. No tutaj te tylnie nóżki ma strasznie brudne, dlatego że ona miała raz źrebaka i wypadła jej macica. Ledwo uszła z życiem, ale na szczęście jest tutaj dalej z nami na tym świecie.
No i przez to, że wypadła jej macica, teraz ma takie malutkie powikłania. Teraz będzie piszczeć pewnie. Ona tak zawsze piszczy. Będziesz piszczeć? O, no. A nie mówiłam, a tu idzie mały drugi szagon. One po prostu się tak kochają już. Jak mamusia z córeczką. No. No i właśnie, jak wypadła jej ta macica, to ona teraz po prostu jak się załatwia, to wszystko jej leci po nogach. Ale cieszmy się, że już temperatury wzrosły. Dzień dobry. Temperatury wzrosły i będziemy mogli ją wykąpać. Amigo już został wykąpany, chociaż po nim tego nie widać. Aisza też. Jurek jeszcze czeka na swoją kolej. Klara i Raven. A Klara już jest taka kochana, już tak nie atakuje ludzi, tylko mi nie gryź po nogach, bo mam odkryte. O. Amigo się odezwał, młody się do niego odezwał, a idzie Juruś. Juruś cię majtka. Cześć kochanie, dawaj tego pyśćka, no dawaj tego pyśćka. No. Ona ma około 15 lat, nie wiemy, bo musimy jeszcze jej wyrobić paszport, bo nie ma. No ale coś około tego. Zresztą nawet na tyle wygląda. Po ząbkach. Gdzieś taka... No. Pokaż ząbki. Pokaż ząbki. No, piękne ząbki. Nawet bym powiedziała, że może troszeczkę więcej. O, ale ty masz zęby do robienia, Kubito. A ty mnie nie atakuj tutaj z tyłu. No powiem ci, że na nie widziałam. O kurczaki. Ty też będziesz miała robione ząbki? Chcesz zrobić sobie ząbki? Ojejku, jakie duże ząbki. Tutaj zębów tu nie ma, to małe. Jeszcze Klara ma krzywy zgryz w ogóle. Ma przednią szczękę bardzo do przodu. I jak je marchewkę czy coś, to po prostu tak więcej nie może załapać. Ona je pół godziny jedną rzecz. No, a ty to masz ząbki do robienia jak nic. No, ty też chcesz być głaskana. O matko, ciuciki moje, ciuciki kochane. Ciuciki kochane. Na cio, klalunia. Mam nadzieję, że znowu żeś kleszczy nie przyniosła, co? Ojeju. Wzrostowo są ogólnie podobne. Raven, wiadomo, jest troszeczkę większa od Klary, ale myślę, że jak Klara podrośnie, to będą coś w podobiu. Jurek. No, wiesz ty. No. Mateusz tam już wozi sianko do boksów, bo mamy tam w Belocie. To jest troszeczkę uciążliwe, upierdliwe, szczerze mówiąc, jak siano jest w Belocie i trzeba go tak wozić z tego miejsca tam, bo wcześniej był też Belot tam, ale już go zjadły dawno temu. No cześć, cześć, no przyszedłeś się pomidziać? No przyszedłeś się pomidziać? Ty atencjuszku, ty. Ty atencjuszku. No. Oni we trójkę to są przyjaciółmi ogólnie, bo stoją obok siebie. Klara z Raven stoi razem. Ty no, tylko tak nie po mnie, co? Klara z Raven stoi razem, a Jurek centralnie obok nich, więc oni we trójkę się całkiem przyjaźnią, powiem wam szczerze. A ty gdzie idziesz? Rozwalić dalej? Nie ma przejścia, co? No, a tam... Jak widzicie, została się jedna tylko deseczka. No, wszystko mi rozwalą, no. Wszystko mi rozwali. Z czego ja boksy dobuduję? Nie gryź mi po nogach. Ale powiem szczerze, ona jest teraz taka kochana. Na początku jak przyjechała, to nie dało się jej dotknąć, bo skakała na człowieka z zębiskami. Potem odwracała się tyłem i kopała tak ostro, od kiedy jest u nas. I wychodzi sobie codziennie z nami przebywa, to teraz nawet ją mogę tutaj bez problemu dotknąć i wiecie, nie jest tak, że zaraz dostanę kopa, chociaż też dalej uważam, no bo wiadomo jak to z nią, ona ma dopiero 2 latka i to różnie może być. No to co tam? Próbujesz jego ogon złapać? Idziemy do stajni? Kosianko jeszcze wam muszę dać na noc i piciu. No co, kochani, no ta już musi iść za mną, no. No będzie kwik? Już do siebie, tak, do niej, no tak może. No i one tak cały dzień chodzą razem. Autentycznie. Nie ma końca. Nasze maskotki. Jedno za drugim gęsiego. No, przejdziesz?
A, jasne, rozwal. Oczywiście. Tego się już chyba bardziej nie da rozwalić. To były dwie długie deski, a teraz są cztery części. O, no, pięknie, cudownie. Tak. Ty się na to nawet nie przymierzaj. Jurek, ja do ciebie mówię. Nie, Jureczek, ty nie jesteś taki, prawda? A kucyk to kucyk. My wiecie co, nie byliśmy przygotowani na kucyki. Gdyby mi nawet przez myśl nie przeszło, że jakiegoś kucyka będę miała, no chyba, że takiego większego typu hucu. A jednak są takie małe knypki. I po prostu w niektórych miejscach to ogrodzenie mamy troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o ten dół. I one pod tym dołem sobie przechodzą. I to jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza, że tam jest dużo trawy teraz, a wiadomo, w maju trawa jest najbardziej bogata o cukry i tak dalej, więc łatwo jest o ochwat, a z kucykiem jeszcze raz jest bardziej w sumie łatwo o ochwat, także... Także jest lipa, nie, Klara? Jest lipa, bo ty ją żeś tego nauczyła, no. Ty żeś przełaziła i ty ją żeś, kurna, wyprowadziła, pokazałaś jej wszystkie tereny, no. Wszystkie tereny, gdzie można uciec. Wszystko jej pokazałaś. Jak się teraz wytłumaczysz, co? Takie niewinne oczka, matko. Czy te oczy mogą kłamać? Jesteś słodka. Jesteś słodziusia. Słodziusia, jesteś pycholką. Mój Boże, jak ja uwielbiam takie maleństwa. No ja bym mogła, to bym normalnie ten piszczek zmiażdżyła. No, też cię lubię. Ale nie chcę kleszcza od ciebie złapać, co? No nie chcę. Też tam idziesz? No jak? Nie? Dziwne. Ajże, gdzie żeś porzuciła swoje dziecko? Idziesz do siana? No przecież. Młody! Atek! Chodź tu. Grubaś. A tu co się dzieje? Co to za kłótnia? Boże, jak jesteś mała przy nim, matko boska. Przy źrebaku zresztą też. Źrebak już jest taki gigantyczny. Co tu, cześciu? Jak się odzywam? Cześć! No chodź tutaj do mnie, skarbi, no chodź. No. Cudny jesteś, cudowny. O, Jurek, no nie popychaj mnie tą głową, co? Cześć, kochanie moje. Jurek! Ja stąd uciekam, bo zaraz Jurek to mnie zgniecie. O, Ajsza. Kurde, kurde, kurde. No weź spokój, kobieta. Opanuj hormony. O, przeszłam. Cześć. Cześć. Ojejku. No tak, dawaj, dawaj. Jeszcze ogon się na bok. Nie pokazuj tyłka na wizji. No byś się wstydził. Tak, idziesz? Mhm, kolejna próbuje deski zdemontować. No nie, głowa tylko wystawiona. Daj mi tego siana, daj. Tam im wrzuć, tam na dwie kubki, żeby miały obie osobno jakby, nie? A gdzie się schowałam? Siusiu, dobra, nie przeszkadzajmy. Ajszy, pasza jest zalana? Patrzyłeś? Idę do ciebie. Idę do ciebie, stój. Stój. Cześć. Cześć. Ile słodyczy. Ile słodyczy na tym filmiku, ile słodyczy. Już Ajsza idzie. Strażnik Teksasu. Idzie mnie zgładzić, że dotyka mi dziecko. No wybacz. Wybacz, kobita, wybacz. Aj się tak nie złość, co? Byś się nie złościła wreszcie. Ładniej byś wyglądała, a nie jak szczur. Chodź. Cześć, dupsko moje kochane, matko. Jezu, jak go tak lubię po tym tyłu klepać. On ma takie fajne bułeczki. On też lubi. Nie? O, tak, nie pacaj mnie tym ogonem, co? Zobaczcie, jaka zła. Zobaczcie, no. Musi.
No musi. O. Paskudna jesteś, jak tak robisz. Nieprzyjemna bardzo. Kobita. No, a nie mogę się nawet dotknąć? No przestań. Oho. O, widzieliście to? No. Tak się zachowuje Aisha. No, jak ją złapę za kantar, to już jest git, tylko coś mi gryzie z tyłu. Jaki komar wielki, ja pierdykam. No, jak ją złapę za kantar, to już jest grzeczna. Zobaczcie, już się nie szczurzy. No, patrzta ją. Dobra, idzie reszta koni, to wolę nie ryzykować. Bo zaraz Aisha zacznie ich popędzać. Nie umiecie trafić dalej do siebie? Tyle czasu. Dobra, zamykaj te małe. No, weszły pięknie. Klarka, suń dubsko. No. W kamerku. Amu, amu. Ty też? Urycki. Nic, spokojnie. Tak się wydaje. O, matku. Jakie cudaki. Dlaczego mi zamknąłeś? Żeby Jurek nie wyszedł. Tak, Jurek nie wyszedł? O. Dokładnie. No Jurek musi mieć takie coś. Zamiast kłódki. Ale ogólnie musi mieć coś, bo on sobie otwiera boksik. Kto tu otwiera boksy? Hmm? Kto jest takim niegrzecznym koniem? Kto jest takim niegrzecznym koniem? Jarosław? Chodź tu! Aha, okej, dobra, dobra. Co to wystaje? Co to wystaje za tyłek? No, się nie boi niczego. On już się przyzwyczaił do mojej głupoty. Ja mu tak lubię robić ciągle zaskoczenia. Więc on już jest easy peasy, przyzwyczajony gościu, nie? A ty przestań się denerwować, no kobieto, złość piękności szkodzi. No. Trzepiemy dywanik. Dobra, idę im żarełku przygotować. Smacznego. Dobra, przegląd szybki, czy nie ma myszy? A, nie ma, ale śmierdzi myszami. No, nie zalane. One tam są. Słyszę cały czas. Boże, jakie się... Jest, tam była! Nie wiem, czy się nagrało. O kurde, dobra, ja stąd wychodzę, bo ja się boję, że coś mi wpadnie w ten, bo ty weź idź tam. No weź tam, proszę, idź. Boże, jaki to jest syf. Trzeba to pudełko? Tu jest totalnie dużo, tego nie widać, ale tu jest totalnie dużo ich kup i totalnie dużo owsa zmielonego już. My jak tam mamy w tym drugim pomieszczeniu worki z owsem, to są zawsze przedziurawione, jest pełno właśnie takie ała. Zśrutowanego jakby owsa, wiecie, po prostu same łuski zostają. Dobra, nie, ja nie ryzykuję życiem. Nieprzyjemna sprawa, naprawdę nie wiem, czy tylko ja się tak boję tych myszy, ale jeśli nie, to bardzo się cieszę. Tamte już wszystkie czekają na jedzonko. No matko, no ja wiecie, ja chciałam bardzo wam nagrać jak najwięcej o tym kucyku, no ale no zobaczcie tylko na to, no. No nie mogę się oprzeć. Nie mogę się oprzeć, bo to jest takie moje dziecko, no. Jeszcze w mojej urodziny, żeś się urodził chłopie, no taka niespodzianka, to się nie zdarza codziennie. No i ja jeszcze wam pokażę jedną rzecz, bo no już, zaraz Jurek dostaniesz. Bo pewnie jeszcze nie wiecie, ale się zaraz dowiecie, co ty tu chcesz. Pamiętacie z wcześniejszych filmów, to tutaj były deski i tam był gnój. A teraz jest wyczyszczone i są takie paliki i zastanawiacie się pewnie, o co chodzi z tymi palikami, prawda? Będziemy dobudowywać do tego 3 boksy aż do tamtą, czyli no tutaj już jest wydzielony jeden dotąd, takie 3x3. Tu kolejny i tu jeszcze musimy wydzielić kolejny boksik, ten będzie troszeczkę większy, bo to będzie na przyszłość dla młodego.
bo no nie mówiłam jeszcze, ale młody z nami zostaje, bo każdy się pytał, czy będę sprzedawać rybaka, czy nie. I mówiłam zawsze, że jeżeli będzie ogier, to go sprzedam, a jeżeli będzie klacz, to zostawię. Ale jest ogier, mimo to i tak go nie sprzedam, dlatego że wiecie, sądziłam, że tak będzie, bo to jest moje pierwsze jakby takie końskie dziecko. Urodził się w mojej urodziny, więc sentyment ogromny pozostał i wygląda ślicznie. On jest taki po prostu cudowny, kochany. No i nie potrafiłabym się z nim rozstać, więc szukujemy już dla niego boks i będą kolejne dwa. Albo na pensjonat, albo przeniesiemy Jurka, chociaż nie wiem, czy Jurek się rozstanie ze swoimi kobietami. Jemu już tutaj jest dobrze. No tak, potwierdził, prawda? Nie no. Co Jurecki? Stajesz tu? Że i tak na pewno na zawsze tutaj nie zostanie, bo to idzie do rozbiórki. I pewnie w zamian za to zrobimy jeszcze kolejne boksy. Idzie do rozbiórki, dlatego że to po prostu jakby no, na pewno nie przetrwa jeszcze kilkudziesięciu lat, no bo to jest pustak, tutaj są płyty, a tam z tyłu są deski, więc to jest po prostu takie poklejone ze wszystkiego. No ale najważniejsze, że na główkę nie kapie, że nie wieje, prawda Juruś? Ty już czekasz na amu, amu. No, jak? Czy on nie robi tego śmiesznie? No powiedzcie mi. On ma taki śmieszny głos. No totalnie śmieszny głosik. Juruś. Dobra, idziemy tam zerknąć, jak tamte jedzą. I zobaczcie, jak będzie to fajnie wyglądało. Tutaj dwa boksy, a tutaj dotąd aż kolejne trzy i wszystko będzie takim jednym ciągu. Wyglądasz, jakbyś miał dosyć życia w tym momencie. On już czeka, on już czeka. Wygląda z każdej możliwej dziury. Przecież siano masz, jest siano. Jurek na razie je w tym, dlatego że rozwalam nam wszystkie, jak to się nazywa, żłoby. Nie wiem, czy to nie jest po wieśniacku. No w każdym razie, no żłoby. Niech zostaną. To nam wszystko rozwalał. Nie wiem, jak on to robił, no ale zdolny chłopak. Dobra, niech sobie je w spokoju. A ja nie wiem, czy się tam jeszcze nie przejdę. W sumie to dziki mnie zjedzą, bo tam dzików dużo przychodzi. Ale tak czasem sobie lubię pospacerować w jedną i w drugą po takim pustym placu. Po całym dniu, kiedy konie już zejdą, ten taki zapach się utrzymuje. Taki, wiecie, jeszcze tak cieplutko jest. Jest taki fajny klimat. Fajowy. Mówię wam, przyjedźcie do mnie, to zobaczycie. Zapraszam. Jak to tu wychodzi? Ty masz siano na głowie, chłopie, znowu. Sianko masz na głowie. Matko, dlaczego to tak ciemno jest na tym aparacie, no? Znaczy, no, na kamerze. W sensie, no, na telefonie. Oho, ale jej wkurzony pyszczek już było widać. No, tak mnie kocha ten koń. Od 7 lat ze mną jest, a dalej mnie nienawidzi. Jak żyć? Siedzę przy takim prowizorycznym aktualnie miejscu na ognisko. No takich belach, w sensie od mojej poprzedniej stajni. A propos, możecie sobie zobaczyć tą moją pierwszą stajnię, jeszcze moim domu rodzinnym. Możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale dwa pierwsze filmiki i tam będzie widać, jaką ja miałam kiedyś stajnię, a teraz jesteśmy u teścia i po prostu to wszystko to już stało tutaj i my to poprzerabialiśmy, posprzątaliśmy i na razie są konie. A dobudowywać będziemy, jak mówię, aż za te deski tutaj, jak jest, to aż dotąd będą wszystkie boksy. Jeszcze planujemy zrobić taką alawiatę na siano i soma właśnie w belotach, bo to wszystko musi być foliowane, zakręcane i wiecie, żeby nie zmokło. A propos właśnie moknięcia, to już chmury takie się zaczynają pokazywać i zapowiadają deszcze, więc boję się troszkę, że znowu będzie padało, bo szczerze mówiąc, to jakoś mi się nie tęskno mi za deszczem. Zwłaszcza, że tą zimę mieliśmy ostrą taką, nie? I była słaba, w sensie pod tym względem, że no wiecie, no zima była słaba, później w sumie też było słabo, ciągle było zimno i dopiero teraz tak naprawdę od jakichś 2-3 dni u nas jest tak fajnie cieplutko, a wcześniej to była katastrofa. No ja sobie siedzę, czekam aż zjedzą, damy im jeszcze pić, muszę jeszcze zamknąć Alice Box i młodego. No bo tak zostawiam otwarte, bo one w sumie i tak nie wychodzą, chyba że mają ochotę, no to wtedy. A to drewno, co tutaj widzicie, to uwierzcie mi, obiecuję, że tego nie będzie już, bo to jest w trakcie wycinania, chociaż teraz się piła popsuła,
No i trochę stanęło w miejscu, ale już jest naprawdę spoko. W porównaniu do tego, bo wcześniej była taka góra drewna. Więc my będziemy teraz przebierać, jakie fajne, zdrowe drewno to zostawimy, a resztę potniemy. No i tyle. Jeszcze na odchodne. Pokażę wam, jak ten młody sobie śpi. A jeszcze wcinę sianko. A on już odpoczywa. Dobra, już się będę zbierać, bo mamy 21:20. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to zostawcie ślad po sobie. Wpadajcie też na Instagrama, bo tam też się trochę dzieje. No i co, nie przedłużając, do zobaczenia, do kolejnego. Pa, pa.